STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Trener Wojciech Kobeszko, panie trenerze, porażka z gatunku tak zwanych irracjonalnych, bo szczególnie w drugiej połowie przewaga żółto-czerwonych nad Lechią naprawdę bardzo duża, a tymczasem to Lechia nam dzisiaj strzeliła dwa gole. No, zgadza się, przegrywamy. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji w tym meczu, ale nie graliśmy dzisiaj najlepiej, tak uważam. Zwłaszcza w pierwszej połowie. Druga połowa rzeczywiście była już lepsza w naszym wykonaniu. Mieliśmy mnóstwo sytuacji i nawet przy słabszej pierwszej połowie mogliśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. Niewykorzystany rzut karny, niewykorzystane 3-4 sytuacje stuprocentowe. No jeżeli takich sytuacji się nie wykorzystuje, to trudno myśleć o zdobyciu chociażby punktu. Przeciwnik strzela z rzutu karnego na 2-0 i zamknął nam to spotkanie, mimo że mecz kończył w 10, to dowiózł ten wynik. Przykra porażka, ale takie jest życie. Dzisiaj mam wrażenie, o porażce zadecydowały błędy indywidualne. Pierwsza bramka po stracie zawodnika w środkowej strefie boiska, gdzie wydawało się, że ma piłkę pod kontrolą i za chwilę z tego robi się kontra, robi się gol na 1-0. Drugi gol też kontra rywala. Faul w takiej dosyć, wydaje się, totalnie bezpiecznej sytuacji, gdzie ani jakaś interwencja nie była potrzebna. Co trener może powiedzieć w sytuacji, gdzie zespół nie przegrywa po jakichś, nie wiem, błędach taktycznych, tylko po prostu po tym, że jeden czy drugi miał po prostu gorszy moment? No zgadza się, no niestety piłka nożna jest grą błędów i ten, kto popełnia ich mniej, ten wygrywa mecz. My dzisiaj popełniliśmy więcej błędów niż zawodnicy Lechii i przegrywamy mecz. No, muszę zobaczyć te sytuacje jeszcze dokładnie, na pewno będziemy analizować. Na pewno też mogliśmy w tych sytuacjach się na pewno dużo lepiej zachować, ale i mogliśmy też zasekurować kolegów, podpowiedzieć. I tego mi brakuje w naszej grze, takiej komunikacji i życia na boisku. Szkoda, bo uważam, że dzisiaj ten mecz był do wygrania, a schodzimy przegrywając te spotkanie i tracimy dwie bramki, nie strzelamy żadnej, to już drugi mecz bez zdobytej bramki z przodu. I to mnie martwi, bo dużo pracowaliśmy w tym tygodniu ostatnim nad finalizacją, nad wykończeniem tych akcji, a jednak efekt na meczu był bardzo mizerny, no i przegrywamy zasłużenie, moim zdaniem, spotkanie. Dzisiaj dłuższy wymiar czasowy dostał Bartek Bida, który, jak wiemy, wraca do siebie po kontuzji. Zagrał już kilka minut w meczach Ekstraklasy, natomiast w żadnym meczu nie dostał jeszcze tak dużego wymiaru czasowego. Jak pan oceni jego dyspozycję? Znaczy, no Bartek starał się nam dzisiaj pomagać. No, trzeba powiedzieć, że doszedł do naprawdę co najmniej dwóch świetnych okazji. Widać, potrzebuje czasu na to, żeby się wstrzelić. Szkoda, bo na pewno to były bardzo dobre sytuacje i myślę, że Bartek w optymalnej dyspozycji tę sytuację by zamienił na bramki. No, ta optymalna forma jeszcze nie jest, dlatego gra w rezerwach, żeby nad tym pracować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Zapytam jeszcze o Huberta Karpińskiego, który musiał przez wcześnie opuścić boisko. Dosyć przykra kontuzja, bo nie wynikająca z jakiegoś tam starcia z rywalem, po prostu dostał mocny cios piłką z kilku metrów w brzuch. Co się stało, że musiał tak wcześnie opuścić plac gry? No, Hubert bardzo źle się czuł po tym przyjęciu piłki na siebie i podjęliśmy decyzję, że zmieniamy, ponieważ no, poszła informacja, że nie będzie w stanie kontynuować spotkania, a kręciło mu się w głowie, więc nie chcieliśmy ryzykować zdrowia zawodnika i dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.